Dzisiaj musimy sobie przetestować nowy update Verbier w Champions League, czyli Hacker Update, i w tym tygodniu trochę nie gram Verbier w Champions League. Widzicie, mam 50. miejsce w rankingu, ale mam naprawdę mega dobre pety, dzięki którym powinienem być wyżej w rankingu, ale przez to, że mniej grałem, niestety nie jestem, ale zaraz wam je pokażę, tylko na początku standardowo sprawdźmy, co dokładnie dodali. No i wiadomo, nowy świat, jedno jajko, 9 petów, jedną skrzynkę i coś poprawili w indeksie, zaraz to sprawdzimy. Jeden nowy skin na kliknięcie, jedną aurę i jeden kota, więc tym razem trochę mniej dodali. Nie ma żadnej maszynki ani niczego takiego, tylko po prostu taki normalny update dodali. Na początku w sumie może sobie sprawdźmy, co jest właśnie w tym indeksie, co oni zmienili w tym indeksie. I tutaj widzę takie ikonki, taka jakby mapka, jak macie na przykład w shopie. A więc no spoko, no bo ten indeks rzeczywiście jest strasznie rozwalony i ciężko jest się połapać w tym indeksie. Trochę tutaj to widzę podzielili, a więc w sumie ciekawie, tutaj macie tylko eventowe pety. Tutaj prawdopodobnie macie tylko za robuxy pety, dokładnie tak, no i jakby sezonowe. Tutaj macie pety z drugiego worldu i tutaj z pierwszego. No to powiem wam, że fajnie to zrobili, bo naprawdę czasem znaleźć indeks do konkretnej mapki to zajmowało z 2 minuty. Dobra, ale teraz wam pokażę, jakie mam peciki. Udało mi się w ogóle trafić Mysteriusa z poprzedniego update'u. No nie było tym filmu, bo tak jak mówię, trochę mniej grałem w Verbier w Champions i też udało mi się trafić w ogóle Gold Secreta najlepszego i nawet zwykłego. Chociaż tego zwykłego wam pokazywałem. Ale dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda Mysterius z poprzedniego worldu. Szkoda, że go nie sprzedałem przed update'em, bo coś bym zarobił. Teraz on pewnie jest warty, nie wiem, z 2000 tokenów przy dobrych lotach. No ale wygląda on w taki sposób. Jeszcze jakby Secret z poprzedniego worldu wygląda w taki sposób. Gold, no i nawet zwykła wersja też jest. I ona wygląda sobie w taki sposób. No wygląda to dosyć ciekawie, ale dobra, załóżmy te wszystkie pety i oczywiście ukryjmy. I co jeszcze ze spawna tutaj mamy do zrobienia? Chyba mamy nowy skin na kliknięcia, więc sobie go od razu odbierzmy. I mamy hacker skin, a więc taki klimatyczny, pasujący oczywiście do tego worldu. I czy ze spawna coś jeszcze było? Chyba już w sumie nie, ale możemy sobie jeszcze jak zwykle kółkiem zakręcić, żeby dostać darmowego boosta i przy okazji tutaj jeszcze odbierzmy, bo już mamy 35 dzień, a więc zacznie nam się kolejny tydzień i jakie mamy nagrody w kolejnym tygodniu. No, tutaj widzę, poresetowało mi się, znowu mam jakby tego misia, więc trochę nie przemyśleli tego, że jakby drugi raz dostaniemy tego samego ekskluzywa, który no jest nic nie wart. Już lepiej, bo jakby boosty były po prostu za ten 40 dzień. Dobra, ale ze spawna wydaje mi się, że w sumie tyle. Teraz jeszcze pójdźmy sobie oczywiście na Atlantis odebrać kolejną aurę i zobaczymy, jak aura będzie oczywiście wyglądać, no i później wiadomo, musimy sobie pójść zobaczyć, jak cały świat wygląda. No i tutaj, gdzie my tą aurę mamy? Mamy tą aurę i ona daje razy 150, a więc no nie jest aż tak duży przeskok, taki w miarę, no i powiem wam, że ta aura ciekawie w sumie wygląda. Wygląda chyba podobnie do jakiejś aury, tak mi się wydaje, nie wiem, czy taka była, ale no jakoś mi się kojarzy ta aura, może tak jak ta elektroaura, nie, w sumie nie, ale jakoś tak kojarzę tą aurę właśnie skąd, nie wiem, może z jakiejś innej gierki kojarzę, może właśnie z Fightmana tą aurę kojarzę, ale z czymś mi się kojarzy. Dobra, ale pójdźmy oczywiście sobie teraz na nową mapkę zobaczyć, jak to tam wygląda. I tutaj też dosyć ciekawe ułożenie mamy tak naprawdę tych teleportów, a więc to może oznaczać, że prawdopodobnie za niedługo się pojawi trzeci world, no bo zobaczcie, tu są cztery jakby teleporty, tutaj są trzy i ten tutaj jakby haker przejdzie właśnie tutaj na ten czwarty, no i myślę, że może jest jeszcze jeden jakby tak naprawdę świat i później może nowy world, tak mi się wydaje, że może się właśnie nowy world pojawić za niedługo, a więc dobra, przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, jak wygląda ten nowy świat i powiem wam, że ten świat wygląda dosyć ciekawie, w ogóle tak nie wiedziałem, w którą stronę iść, czy w tą, czy w tą, i teraz w sumie jesteśmy w takim pomieszczeniu, nie wiem, w takiej serwerowni, bo to jest hacker update, a więc tak pasująco. I czy tutaj w ogóle możemy sobie do góry wejść? W jakiś sposób możemy. Tu są takie jakby niewidzialne tekstury. No chyba takie jakieś tekstury są, że możemy sobie tutaj wejść na te serwery. Tak mi się wydaje, że to są serwery. No i tutaj mamy, wiadomo, takie hakerskie monitory i tak dalej. I tutaj jest skrzynka, no tylko jak zwykle tą skrzynkę już odebrałem, bo mam ten Game Pass oczywiście. A więc niestety tej skrzynki wam nie pokażę. No i zobaczmy w sumie, jak wyglądają tutaj pety w tym jajku. Tutaj mamy takie epika w sumie dosyć ciekawego. Tutaj legenda, to nie wiem w sumie, co to jest. Taki laptop tutaj jest i tu jest haker, coś takiego. No i ten mityk to chyba, nie wiem, jakiś kosmita jest, dziwnie to wygląda, nie wiem w sumie, co to jest, wydropimy sobie to, to się przekonamy, co to jest i może, żeby lepiej nam to poszło, to sobie odpalmy tutaj boosty, chociaż tego laka i tak już dużo miałem, bo jeszcze mi zostało z tego eventu, ale odpaliłbym sobie tutaj na 10 minut tego laka X3 i może jeszcze potkę na goldy i w ogóle jeszcze sezonu nie zrobiłem, więc sezonu tutaj jeszcze dostaniemy rzeczy i kilka tierów nawet do odebrania mamy, tutaj 50 tokenów, tutaj jeszcze jakiegoś laka jednego, drugiego, tutaj X5 kliki i tutaj 12 tiera mamy, co w 12 tierze w ogóle musimy zrobić, kompletnie o tym sezonie zapomniałem. W 12 tierze musimy użyć tylko pet maszynki, a więc dobra, to od razu możemy zrobić. To w dzisiejszym filmie przy okazji zrobimy cały sezon. Miałem zrobić to odcinek temu, ale no tam były misje czasowe, już nie miałem na to czasu. Dobra, użyjmy po prostu tej maszynki i dostaniemy oczywiście 12 albo 13 tier, już nawet nie wiem. I teraz wyleciała nam legenda z Saturn update'u, czyli jakby z kilku update'ów wcześniejszych. No i mamy kolejny jakby tier zrobione, tak mi się wydaje. O, tutaj jeszcze jednej nagrody nie odebrałem. Tutaj X10 kliki, tutaj Insta Toxiki i teraz jeszcze dwa tier nam tylko zostały. Tutaj dwie potki,
czyli tutaj prawdopodobnie będzie Galaxy Podka i tutaj też, no tak mi się wydaje, że to będą dwie Galaxy Podki. No i w 13 tierze 2 godziny, no to trochę nam to zajmie zrobienia, więc dobra. Dalej mniejsza w to, idziemy sobie na Hacker Update z powrotem. Ja w ogóle odpaliłem tego X10 Laka, czy nie odpaliłem? X3 Laka odpaliłem, dobra, to musimy sobie potwierać to. I jeszcze podkę zmarnowałem na InstaGold, ja zapomniałem, że ja to odpaliłem, ale odwaliłem. Dobra, niech to się otwiera. Kompletnie zapomniałem o tym, że odpaliłem tę podkę na InstaGoldy. Dobra, trudno, odpalimy jeszcze jedną podkę, bo chcę trochę więcej podrobić z tym InstaGoldem. Dobra, i w rogu jest 15 powiadomień, zobaczmy, czy chociaż jedno z tych powiadomień to jest mityk. Klikamy sobie tutaj, no i mamy legendę i tu jest jeden mityk, a więc mamy jednego mityka, tu jest Gold Legenda, ale czy wyleciało nam jakieś tutaj goldy wcześniej? Tutaj jeden zwykły nam wyleciał i tutaj dwa goldy. Dobra, ale ważne, że mamy jednego mityka, zobaczymy, jak mityk wygląda i ile oczywiście daje. I ten mityk jest tutaj, a więc przeskok między tymi pytami jest w sumie dosyć mały w tym update'cie, nawet mniejszy niż poprzednio, bo poprzednio chyba był dwukrotny przeskok z tego, co mi się wydaje, a teraz jest przeskok o połowę i to taką niecałą połowę. No ale dobra, zobaczmy, jak ten mityk oczywiście wygląda i jak wygląda jeszcze legenda. No i ta legenda jest tutaj i przekonajmy się, czy to jest haker z laptopem, czy to jest coś innego. Tu jest taki, nie wiem, kosmita z laptopem, a tu jest ośmiornica z laptopem, a więc w sumie ciekawie. Dobra, ale załóżmy z powrotem najlepsze pety i teraz musimy tego trochę więcej wydropić. I tutaj jeszcze w sumie macie taki klip, jak pożyczyłem od widza Secreta Tier 2. Wcześniej go pożyczam i tutaj jest dosyć dziwne, bo jakby zobaczcie, ile ten Secret daje. Przeskok w Secretach jest dużo większy, aniżeli na przykład w mitykach, bo w mitykach jest 0,5, a w Secretach jest 1,5 przeskok. Nie wiem, czy tak we wcześniejszych update'ach było, ale dosyć dziwnie w sumie. No i ten Secret wygląda w taki sposób, jak widzicie, daje 25 QN na drugim levelu. Wcześniej Secret Tier 2 dawał 10 QN. No i ten Secret jeszcze wygląda w taki sposób. Dobra, ale teraz zrobiłbym jeszcze jedną próbę z tymi Insta Podkami, bo wcześniej zmarnowaliśmy podkę na goldy, ale teraz w ogóle użyłbym Insta Toxic Podki, bo w sumie mamy dwie, tylko zanim to zrobimy, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, musimy się cofnąć tutaj na spawna, bo z tego co pamiętam, to ja jeszcze wrzucałem peciki dosyć ciekawe tutaj do tej maszynki, jeżeli dobrze pamiętam, a więc sobie pójdźmy oczywiście tutaj i zobaczmy, jaki pecik mi wyszedł. Wrzuciłem Secreta z poprzedniego update'u, a więc czy mamy coś lepszego niż gold? Niestety nie mamy golda, więc unlucky, chociaż chyba i tak go możemy założyć z tego co mi się wydaje. W sumie to się nie założył, ale zdejmę tego i założę go i za chwilę będzie lepszy. W ogóle tak naprawdę mógłbym sobie go przerobić na toksika, ale na razie mi się to nie opłaca. Jak sobie wydropię więcej mitygów, to pewnie go przerobimy. Dobra, pójdźmy sobie tutaj na ten ostatni ward, czyli haker i robimy jeszcze jedną próbę, bo no zmarnowałem wcześniej podkę. Odpalamy sobie X3 Laka, odpalamy sobie Insta Toksiki i jeszcze raz to otwieramy teraz. Mam nadzieję, że wylecimy jakiś fajny toksik. Dobra, w sumie to użyłem tak naprawdę dwóch potek na toksiki i jakby dwóch boostów z razem z szlakiem i teraz mamy 23 powiadomienia. Mam nadzieję, że tam są jakieś ciekawe peciki w tych 23 powiadomieniach. Zobaczmy w sumie. Tutaj nam wyleciało kilka goldów, tutaj wyleciał nam jakiś taki pecik, tutaj Mysterious, szkoda, że nie mi, no ale komuś wyleciał Mysterious i w sumie też z tego co widzę chyba mała szansa jest na tego peta. Tutaj mi dwie Toxic Legendy wyleciało, więc szkoda, że tylko Toxic Legendy i tutaj drugą podkę odpaliłem, ale tu niestety zwykły mityk mi wyleciał i tutaj znowu dwie Toxic Legendy. No trochę powiem wam, że wyleciało mi tych mityków, a tak naprawdę mamy dużo więcej mityków, bo jeszcze na innych kontach mam mityki, tylko będę musiał je przerzucić oczywiście. Tutaj mamy 4 mityki. Dobra, ja przerzucę wszystko z innych kont, zobaczymy ile łącznie będzie mieć mityków. I wszystkie pety przerzuciłem, zobaczmy ile tego łącznie nam wyjdzie, ile tych mityków łącznie mamy. W ogóle tutaj jeszcze mityków z poprzedniego update'u mam trochę tyle, że możemy sobie Rainbow'a zrobić, a więc w sumie od razu sobie go zróbmy. Ale jeżeli chodzi o te nowe mityki, to mamy ich 39. Dobra, przerobię wszystko, zobaczymy ile będzie mieć goldów. Może nawet jakiegoś toksika się uda. Znaczy toksika na pewno się uda. Dwa toksiki nawet się uda. No i toksiki dają 3,8, ale na razie jeszcze toksików nie mogę założyć. I finalnie nasz team na razie wygląda w taki sposób. W kolejnym oczywiście wydropimy sobie nowe sekrety, ale w tym to będzie na tyle.